Na tym dzisiejszym tutaj spotkaniu w temacie komunikacji chcę poruszyć taki temat, jak komunikacja emocjonalna. Chcę taki zrobić główny zarys dzisiaj tego tematu komunikacji emocjonalnej. Komunikacja emocjonalna jest czymś, co naszemu życiu towarzyszy i będzie towarzyszyć do końca. I tak jak powiedziałem, że jednym z dużych problemów w ogóle w Kościele szeroko pojętym jest problem komunikacji, no to jeżeli wchodzimy na poziom komunikacji emocjonalnej, to mamy problem do kwadratu. Wiele rzeczy na to się złożyło, ale generalnie problem komunikacji emocjonalnej jest problemem na świecie. To jest ogromny problem. A ponieważ Kościół niezmiernie lubi, szczególnie Kościół protestancki, ortodoksyjny Kościół protestancki, niezmiernie lubi zrobić wszystko, żeby człowieka wyzuć z emocji, czyli zabić te emocje, no to to w Kościele takim jest szczególnie dotkliwe. Z emocjami, ja może najpierw trochę o emocjach powiem. Emocje są... Kiedyś nawet dorysowałem komuś, jak takie małe kuleczki na nitkach, które sobie wiszą na tokach myślowych. Emocje są przypięte do myśli. One sobie wiszą, są długie. W ogóle kiedyś dorysowałem i to Dusiek pokazał. Pokazał mi emocje. W ogóle jeszcze zacznę od tego, że raz miałem taką wizję duszy. Widziałem duszę człowieka. I ta dusza była jak przekrojone jabłko granatu. Gdzie te wszystkie te oczka z tym sokiem pulsowały, żyły z życiem. To było potężne życie. Nie wiem, jak pamiętacie, że jak jest napisane, że Bóg stworzył człowieka, to tchnął w niego dech życia. Jest po hebrajsku napisane i człowiek stał się nefesh. I słowo nefesh po hebrajsku to jest żywa dusza. Żywa dusza. W ogóle na ziemi pojawiło się co wtedy po raz pierwszy coś, co się nazywało duszą. Dusza, czyli psychika powstała. Psychika człowieka powstała w wyniku kontaktu Bożego Ducha z fizyczną strukturą ziemi. Rozumiecie? To jest przeciwna rzecz. Że on ulepił z gliny postać i tchnął w to coś, w nozdrza tego czegoś, no ten nos temu zrobił. On to zrobił w takim wyglądzie, w jakim on był, ten Bóg. Zrobił mu takie rzeczy, bo Bóg ma nos, oczy, uszy. On te wszystkie rzeczy ma, policzki ma, zęby, usta. Takie rzeczy ma Bóg. Taki obraz Jego jest. I On w to tchnął swojego ducha i wtedy powstał byt, który spoił ducha i to fizyczne, ziemskie, stworzone z gliny ciało. I to była nefesh. Dusza żyjąca, dusza żywa, żywa dusza. Czy też dusza pełna życia, bo to się różnie tłumaczy. I dusza, to jak uczyłem na szkole ostatnio, to jest umysł, emocje i decyzje. A emocje są tym elementem ściśle związanym z myślami. One nie żyją sobie same, wbrew pozorom. Ludzie myślą, że tam emocje same sobie żyją. One nie żyją same. Emocja nie może sama żyć. Emocja musi być podpięta pod myśli. Więc krótko powiedziawszy, tak jak ułożymy sobie myśli, tak jak zmienimy swoje myślenie, tak będziemy mieli też zmieniony stan emocjonalny. Bo to nie zmienia się stanów emocjonalnych. Ludzie na przykład myślą, że można zmienić emocje ludzi. Nie można emocji zmienić bez zmiany myślenia. Tego się nie zmieni. Nie zmienimy emocji bez zmiany myślenia. Dlatego Paweł nigdy nie mówi o zmianach emocji, zauważyliście?
Nigdy w żadnym liście apostolskim nie czytamy o takiej informacji apostolskiej, żeby zmieniać emocje. Tylko nikt nie mówi, bo te emocje się zmieniają w wyniku zmiany myślenia. Zmieniamy nasze myśli i zmieniają się emocje. Kiedy widziałem te emocje, po tym jak je rysowałem, to one były różne, były długie, krótkie. I tu się tym mówi, są długie emocje, są krótkie emocje. Ludzie mają różne rzeczy. Na przykład ludzie mają jedne bardzo długie emocje, a one w ogóle powinny być krótkie. A inni mają bardzo krótkie, one powinny być długie. Ludzie mają cholerne pokrzanienie w emocjach. One są różnej długości, te emocje. I rozumiecie? Bo przez całe nasze życie my sobie na to zapracowaliśmy. Chodząc bez Boga po tym świecie, my sobie wypracowaliśmy pewną historię emocjonalną i my ją po prostu mamy. Ja ją mam i ty ją masz. I teraz ta historia, ona, jeśli jest okej, to jest okej, ale może nie być okej i najczęściej nie jest okej. Rzadko się spotyka kogoś, kto ma zdrowe emocje. Takie od początku do końca, wiecie? Dlatego jak ludzie przychodzą do kościoła, rodzą się na nowo, no to w ogóle masa problemów jest w ogóle przez emocje. To nie jest problem przez ich ducha. Bo często ludzie są namaszczeni, niesamowicie w ogóle powyposażani. Natomiast stan ich emocji jest dramatyczny. A komunikujemy się, przyjaciele, ze sobą niestety nie za pomocą duchów. Ludzie ze sobą nie komunikują się za pomocą duchów, tylko za pomocą dusz, czyli umysłów, w których są myśli, emocje i decyzje. Tak się komunikujemy. Rozumiecie? No się nie komunikujemy inaczej. Nie można się komunikować za pomocą ducha, rozumiecie? Dlatego, że jednym duchem jest się tylko z Panem. Rozumiecie? Nie można się z drugim człowiekiem połączyć i być z nim jednym duchem. To jest niemożliwe. Takie slogany, takie stwierdzenia, czasami ludzie mówią, no my jesteśmy jednego ducha, to w ogóle nie oznaczają sprawy duchowe. Sformułowanie jesteśmy jednego ducha oznacza, że jesteśmy jednej myśli, jednego zdania. To oznacza. Bycie jednego ducha. Ale to nie jest duchowe, to się tak nazywa, ale to nie jest nic związanego z duchem. Bo bycie jednej myśli, jednego zdania jest na poziomie psychiki, czyli duszy, tak? I wracając do emocji. Emocje, przyjaciele, one były, są i będą. I nie wolno nam nie tylko o emocjach zapominać, ale nie wolno nam emocji lekceważyć i nie wolno emocji wstawiać w jakieś takie miejsce, które jest mało istotne. A ludzie w ogóle duchowi, którzy tak bardzo kochają Pana Jezusa i tak bardzo rozwijają się w temacie w ogóle Ducha Świętego, to im się wydaje, że w ogóle można emocje zepchnąć, schować i tak dalej. Najczęściej los tych ludzi jest straszny, bo niewyregulowany system emocjonalny wcześniej czy później odbije ci jak gałąź w lesie. Żebyś nie wiem, jak był namaszczonym człowiekiem. Wiem to po sobie. Moje emocje nieraz mi odbiły tak, że w ogóle się zakołowałem. Wielce namaszczony byłem, robiłem różne rzeczy, szerzyłem królestwo, a w sytuacjach, kiedy moja żona powiedziała dwa słowa nie takie, jakbym chciał, to wychodziłem z domu i biegałem naokoło bloku. I to jeszcze był pół biedy, to był ten lepszy stan. Że zrobiłem dwie rundki, a blok mam długi, PGR-owski, taki wiecie. Przebiegłem dwa razy naokoło tego bloku, wracałem, mówię dobrze, teraz porozmawiamy. Rozumiecie? A było tak, że wcześniej wychodziłem na wiele godzin. Wchodziłem gdzieś w jakieś pole, w ogóle przez parę godzin się modliłem w innych językach, krzyczałem na diabła, chwaliłem Boga, dopiero, rozumiecie? A potem z czasem zacząłem widzieć w ogóle takie bardzo duże rozdzielenie w zjawiskach. Mówię, okej, Boże, diabeł diabłem, Ty, Panie Boże, Panem Bogiem, ale tutaj jest w ogóle jeszcze ten system emocjonalny, który kurczę drynda jak dzwonki na szyjach w ogóle dzikich owiec. Rozumiem, o co chodzi. Mówię, o co kamam? Co ja mam z tym wszystkim? W ogóle wiecie, rozpoczął się jakiś proces układania moich emocji. Ja sobie ułożyłem emocje. Więc emocje można ułożyć, jestem świadectwem tego. Bo żeby komunikować prawidłowo z drugim człowiekiem, musimy zaangażować w to emocje. Jak ich nie zaangażujemy, to nie nawiążemy prawidłowej komunikacji. Rozumiecie?
W pewnych sytuacjach nauczymy się komunikować pozaemocjonalnie. I można się komunikować pozaemocjonalnie, rozumiesz, nie wiem z kim, ze smutnym konduktorem z wąsami. I nie ma żadnego problemu. Tutaj nie potrzebujesz jakiegoś wielkiego w ogóle stanu emocjonalnego i wiesz, ekscytacji. W ogóle wiesz. Bilet proszę. Proszę. Ani jemu dobrze iść czy źle, ani mi dobrze czy źle. Rozumiem, o co chodzi? Neutralny komunikat. Tak? Ale już troszkę inaczej jest, proszę ciebie, z jakimś, z kimś, kto jest blisko ciebie. Z żoną, z mężem, z przyjacielem, z dzieckiem, ok? Z człowiekiem, w którym wchodzisz w ogóle w jakąś głębszą komitywę. Nie można się komunikować nieemocjonalnie, bo ktoś popatrzy na ciebie i mówi, ale co z tobą jest? Kiedy są źle ułożone emocje, to komunikacja emocjonalna zaczyna być poważnie zachwiana i wprowadzać wszystkich w błąd. A diabeł, który jest kłamcą i ojcem kłamstwa, uwielbia, kiedy my błądzimy. I diabłu nie zależy, czy ty błądzisz w wielkich sprawach, czy w małych sprawach. Jak cię mała sprawa wykrzacza, to diabłu to wystarcza. Rozumiesz, o co chodzi? Co to za różnica? Przecież diabeł cię nie może złapać na poziomie na przykład ewangelizacji, uzdrawiania, uwalniania, wskrzeszania, nie wywali cię z kół. Tak? Ale wywali cię z kół, tak? Na poziomie relacji emocjonalnej z drugim człowiekiem. Okaże się, że w ogóle nie potrafisz się porozumieć w prostych sprawach. Jak ktoś się ciebie pyta, jak się czujesz, to odpowiadasz, halleluja. A rozumiesz, o czym mówię? Bo nie wiesz, co masz powiedzieć. Czy nie zapresiwiali? Czuję się niedobrze, ale nie wypowiem. Rozumiesz, o co chodzi? Pierwszy dylemat charyzmatyków. Nie wiadomo, w którą stronę się przesunąć. A to trzeba ułożyć po prostu emocje. Ułożyć je. Ułożyć. Codziennie mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy potrzebujemy potrafić odczytywać ludzkie uczucia. Codziennie będziemy się z tym spotykali, że będziemy musieli potrafić odczytywać ludzkie uczucia w komunikatach. Codziennie. A rozumiesz? A jak jesteś z kimś, na przykład w małżeństwie, to wiele razy dziennie. I codziennie też jesteśmy, w cudzysłowie, skazani na sytuacje, w których musimy komunikować się z ludźmi w taki sposób, by wziąć te uczucia pod uwagę. Bo prawidłowa komunikacja emocjonalna jest związana z braniem pod uwagę emocji drugiego człowieka. Bo kiedy się nie będzie brało w komunikacji emocji drugiego człowieka pod uwagę, będą następowały bardzo głębokie konflikty i zranienia. Nie obejdziemy tego ludzie. I im będziecie lepsi w odczytywaniu emocji własnych i emocji cudzych, tym będziecie lepsi w komunikacji. Będziecie mieli coraz większą satysfakcję z komunikacji. Komunikacja wasza będzie przynosiła wam coraz większe sukcesy. Musicie umieć czytać emocje. Inteligencja emocjonalna, przyjaciele, to jest zdolność do odczytywania swoich i cudzych emocji. Swoich i cudzych. To się nazywa inteligencja emocji. I my nie jesteśmy poza tym tematem, jako ludzie Boże. Rozumiecie? Nie jesteśmy poza tym tematem. Ludzie Boże to ludzie wypełnione Duchem Świętym i on sobie myśli tak. Co ja będę się w tym grzebał? Idę pomodlić się w innych językach. Koniec. W innych językach nie nawiązuje się komunikacji. Rozumiesz, o co chodzi? Nawet z Bogiem modlitwa na poziomie innych języków jest częściowa. Bo Paweł mówi, będę się modlił duchem, tak? Będę się modlił też rozumem. Bo Bóg ma duszę. I Bogu nie wystarczy, że ty się wyobraź sobie, że nie. On
na przykład oczekuje, oprócz tego, co powiedziałem przed chwilą, tak, potrzebuje jeszcze innej formy komunikacji. Bo to jest osoba, to nie cyborg. To nie cyborg. To nie cyborg. Ludzie z boka cyborga zrobili. A przez to robią cyborgów z innych ludzi. Przychodzą, walą się prawdami po głowach, nie uwalniając odpowiedniej formuły emocjonalnej i myślą, że będzie to działać. Nie będzie działać. Nie będzie. Nie działało i nie będzie działać. Dlatego musicie pracować nad rozwojem umiejętności w rozpoznawaniu swoich emocji i w rozpoznawaniu czyichś emocji. Tak samo pracować jak w każdej innej dziedzinie. Nie można być tutaj dyletantem. Nie można w ogóle też być arogancki. Nie wolno. Nie wolno mówić, to jest poza mną, jestem większy. Jesteś większy? Ciekawe, jak się porozumiesz ze swoją żoną czy z mężem na poziomie intymności seksualnej z tą twoją wielkością apostolską. Jak przekonasz swoją żonę apostole, czy swojego męża apostołką, czy prorokini, rozumiesz? Że było słodko wieczorem. Jak to zrobić? Za pomocą Słowa Bożego. Zaproponuję się, żeby się pomódlmy się razem. Rozumiesz? Jak się będziecie modlić razem, rozumiesz? To wasz seks będzie wiedzieć, jak wyglądał. Jak zakonnicy z księdzem. A propos księdza, słyszałem ostatnio dowcip dobry. Znaczy, to nie jest dobry, tylko powiedzenie. Spociłeś się jak ksiądz na zlocie młodzieży. Dobre, nie? Trzeba mieć fantazję. Zrobimy cztery rzeczy. Przede wszystkim odczytywanie emocji. To jest pierwsza i najważniejsza umiejętność. Zdolność do zauważania i umiejętnego odczytywania emocji. Jeśli masz ten problem, się módl. Powiedz, Duchu Święty, uczyń mnie zdolnym do zauważania i umiejętnego odczytywania emocji innych ludzi. Uczyń mnie zdolnym. Otwórz mi głowę. Jesteś w tym mistrzem. Uczyń mnie zdolnym. Taka świadomość, ona pomoże ci rozpoznawać pochodzenie emocji. Przede wszystkim, czy one w tej komunikacji pochodzą od kogoś, czy od ciebie. Teraz posłuchaj bardzo ważnej rzeczy. Ludzie wchodzą w komunikację z innymi ludźmi i mówią tak, coś mi nie idzie w tej relacji. On jest chyba jakiś zamknięty, albo na przykład on jest za bardzo ekspansywny. A bardzo często jest tak, że to nie jest problem z jego emocjami, tylko z twoimi. To ty ze złymi emocjami podchodzisz do tego człowieka. Chcesz na przykład zakomunikować komuś jakąś rzecz techniczną, nie wiem, o kamerze na przykład. Chcesz coś o kamerze zakomunikować, masz jakiegoś tam lidera i coś chcesz zakomunikować o tej kamerze na przykład. I ty masz w sobie na przykład, ponieważ nie zrobiłeś wszystkiego, co należy z tą kamerą, to masz w sobie taki niepokój, że zawaliłeś sprawę. I idziesz komunikować temu swojemu liderowi, ja ci pokazuję na bazie tutaj kościoła, idziesz komunikować swojemu liderowi, że jest problem jakiś. Ale w środku, rozumiesz, jest w tobie taki związek emocjonalny, który jest w ogóle pełen niepokoju. Wiesz, co zrobisz w ogóle w tej relacji, czy chcesz, czy nie chcesz, jeżeli tego nie będziesz miał pokładanego, uwolnisz te emocje. Czyli pójdziesz do niego komunikować z lękiem. I twoja komunikacja z lękiem będzie powodowała, że on będzie to tak odbierał, jak ty komunikujesz. A zgadnij, kto przy tym wszystkim będzie stał i zacierał ręce? Demon. Demon.
Najlepiej by było najpierw uspokoić swoje emocje, a dopiero iść i robić komunikat. Rozumiesz? Ale żeby te emocje uspokoić, to trzeba umieć je uspokoić. To trzeba umieć to rozpoznać przede wszystkim. Może jest tak, że masz kiepski dzień i zamiast przypisywać na przykład problem w relacji drugiej osobie, która cię nie rozumie, musisz w ogóle usiąść i powiedzieć, kurczę, mam kiepski dzień dzisiaj. Dzisiaj w ogóle wszystko we mnie się kłębi. To jest mój problem. Rozpoznaję to. Jeśli twoja umiejętność rozpoznawania emocji będzie na coraz wyższym poziomie, wówczas będziesz też odporniejszy na negatywne emocje, które będą wynikały z drugiej strony. Będziesz odporniejszy na to. Krótko powiedziawszy, im większy będzie porządek emocjonalny w tobie, tym większa będzie odporność na złe emocje innych ludzi. Rozumiesz to? Nie będziesz chodził, narzekał, że tam takie złe emocje są uwalniane. Tylko w ogóle będziesz rozumiał, że to od ciebie wychodzi. Mój spokój wewnętrzny, moje poukładanie emocji, tak, jest kluczem, tak, do tego, aby prawidłowo podejść do tamtego człowieka, który być może tych emocji nie ma poukładanych prawidłowo. A więc to ty musisz tą rzecz ogarniać u siebie najpierw. Więc odczytuj, ucz się odczytywania emocji. Módl się do Boga i powiedz, chcę odczytywać emocje prawidłowo swoje i prawidłowo innych ludzi. Pomóż mi, Święty Duchu, też, aby mój system emocjonalny układał się zawsze jako pierwszy. Rozumiesz? Nie szukaj problemu emocjonalnego w środowisku, które cię otacza. Tam na pewno jest problem emocjonalny. Na pewno jest. Tylko nie tam szukaj, jakby rozwiązania problemu. Szukaj poukładania w sobie najpierw tego. A będziesz umiał lepiej reagować emocjonalnie na to środowisko, które emocjonalnie doskonałe nie jest. Druga rzecz to umiejętność odpowiedniego ujawniania emocji. Ta umiejętność pomoże ci wykorzystać emocje do rozpoznawania twojej gotowości do podejmowania decyzji. Umiejętność odpowiedniego ujawniania emocji. Zaraz wam to wytłumaczę. Chodzi o to, że trzeba uczyć się, jakie emocje są nam przydatne, a jakie nie w komunikacji. I odpowiednie emocje w czasie komunikacji uwalniać. Tego trzeba się uczyć. Trzeba przyjść do Boga i powiedzieć, Duchu Święty, ucz mnie, jakie emocje w komunikacjach moich mam uwalniać. I tutaj wchodzimy na bardzo fajny teren zarządzania własnymi emocjami. Możesz mieć emocje, jakie chcesz. I to jest dla wielu szok. Ja mówię, a znasz słowo, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie? To oznacza, że możesz mieć emocje, jakie chcesz. Nie emocje uzależnione od środowiska, które cię otacza, ale takie, jakie chcesz. Czyli takie, jakie ustanowisz. I w danej chwili będziesz w stanie uwolnić, jaką chcesz wiązkę emocjonalną. Nabierzesz umiejętności odpowiedniego ujawniania emocji. W ogóle emocje są stałe. One są ciągle w nas. Nie ma ludzi bezemocjonalnych, chyba że ktoś ma w ogóle defekt w przednim płacie mózgu. Wiecie, to taki ktoś może mieć problem, tak? A w innym wypadku, jak masz normalny płat mózgu, nie za nic nie tego, nie nadżarty, nie nadzwyrężony, to ty masz normalne emocje. I teraz układasz je sobie z Bogiem, a następnie w relacjach uwalniasz je stosownie do potrzeby. Stosownie do potrzeby. Na przykład jak ja żony uczę,
I mówię żonom tak, bardzo ważną rzeczą jest, żebyście się nauczyły śmiać z dowcipów waszych mężów. Każda żona to jest w ogóle lektura obowiązkowa. Jak nie będziesz się śmiała z dowcipów twojego męża, to będzie niedobrze. I na odwrót, to nie chodzi, żeby na odwrót też tak było, nie. Nie, to jest bardzo ważne. Rozumiecie? W małżeństwie jest bardzo ważne, żeby facet był dowcipny, żeby był pełen humoru, rozumiecie? Ale kobieta, ona taka nie musi być, wręcz w różnych sytuacjach nie powinna. Bo facet znowu ma taki defekt, w cudzysłowie defekt, ja tak nazywam, czy taką formułę, że on nie czyta humoru tak, jak czyta kobieta. Nawet w anonsach towarzyskich, jak ludzie szukają męża czy żony w świecie, to w ogóle u kobiet to jest w ogóle, żeby miał poczucie humoru, ale bardzo rzadko jest, żeby ona miała poczucie humoru. Weźcie to przecież, to jest socjologiczne. Faceci nie chcą mieć kobiet z poczuciem humoru w większości, a większość kobiet chce mieć faceta z poczuciem humoru. I teraz rozpoznanie tego zjawiska jest bardzo ważne na przykład w małżeństwie. Rozumiecie? Bardzo ważne. Bo facet na przykład nie lubi, wiesz, jak facet coś mówi, rozumiecie, to on chce być odbierany zgodnie z tym, co mówi. Jak mówi poważną rzecz, to nie daj Boże, że Bora tam rzuciła jakiś sarkastyczny w ogóle tekst. Aby tam się podeśmiała z niego, bo jego to wybija od razu, spada, w ogóle leży. Rozumiecie, facet jest tak, facet potrafi być bardzo wielki, a potrafi być bardzo cienki. Kobieta jest taka stabilniejsza w ogóle, kobiety zazwyczaj nie spadają, nie lecą tak w górę, nie spadają tak nisko. A facet to po prostu albo jest wielki, albo leży. Wiecie? Dlatego jest więcej medeli wśród mężczyzn, przestępców wśród mężczyzn. To jest w ogóle taka konstrukcja, wiecie. To jest albo tam on jest, nie? I teraz facet wyśmiany, to jest facet zabity. Rozumiesz? Jak to faceta się nie podejdzie poważnie, jak tutaj, wiesz, staje i jest jakimś tam mentorem, ktoś tam się wymantrza i ona w ogóle uśmieje się z niego, to w ogóle zgaśnie jak świeca. Rozumiecie? Z drugiej strony kobieta chce mieć faceta, który ma w ogóle poczucie humoru, który ją rozśmiesza, bo raz jest tam, wiesz, on chodzi, tam w ogóle żartuje, ona ma ubaw, jest wszystko pięknie. Rozumiecie? No tak to w ogóle działa, na przykład, nie? I w ogóle umiejętność uwalniania emocji w odpowiednim czasie jest tutaj kluczowe. Rozumiesz? Są kluczowe rzeczy. Ktoś mówi, a to jest teatr. Ja mówię, to nie jest teatr. To jest używanie emocji. Podkreślam słowo używanie. Pamiętajcie, kultura świata wbiła w nas to, że emocje działają samodzielnie. Jak nas ktoś wkurzy, to jesteśmy wkurzeni. Jak nas ktoś rozśmieszy, to jesteśmy rozśmieszeni. Jak nas ktoś tam uszanuje, czujemy się uszanowani. Rozumiecie, o co chodzi? Ciągle jesteśmy zależni od środowiska. A przeklęty, kto na człowieku się opiera. Przeklęty, kto swój system emocjonalny opiera na wpływie środowiska. To się pod przekleństwo wchodzi. Emocjami się zarządza. Nie umiesz? Do szefa. Rozumiesz? Na kolana do szefa. Szefie, nie umiem. Rozumiesz, o co chodzi? Zawsze z czymś, co nie umiemy, do szefa. Nie zastanawiamy się, bo zbyt długie zastanawianie się, proszę ciebie, to pycha. Nie kombinujemy, nie kręcimy. Idziemy tam do źródełka. Rozumiecie? Po to się narodziliśmy z Bożego Ducha, mamy Ojca w niebie, idziemy po zmiany. Czasami cuda, czasami koncepcje, projekty, zależy, nieważne. Ważne, że emocjami mamy zarządzać w użyteczny dla siebie sposób. Po prostu. Dlaczego? I pamiętajcie, ja w ogóle nie powtarzam już takich rzeczy, jak to, że funkcjonujemy w prawdzie, chodzimy w miłości i tak dalej, jak tak dalej. Tego w ogóle nie rusza, bo to nie jest ten temat. Te rzeczy mamy mieć sobie usankcjonowane, rozumiecie? To ma być wbite jak gwóźdź. Więc cokolwiek czynimy dla siebie, tak? To w celu zbudowania środowiska, które jest wokół. Proste jak drut. A więc wykorzystujemy emocje, uczymy się wykorzystywania emocji do tego, aby je w sposób skuteczny używać dla nas samych. Musimy oceniać wartość emocji, które chcemy uwolnić. Czy warto się zezłościć? Czy warto
uwolnić na przykład w tej dziedzinie radość. Czy to warto? Rozumiecie? To się ładnie nazywa w nauce ewaluacja. Rozumiesz? Ocena wartości. I musimy rozumieć, że w naszych rozważaniach przed Bogiem musimy przychodzić i mówić: Boże, naucz nas rozważać wartości naszych emocji. Bo nie wszystko na daną chwilę do danej osoby, do danego środowiska będzie odpowiednie. Rozumiecie? I to tak ma działać. Musimy to umieć robić. Zamiast, taką rzecz zapisałem, zamiast pozwalać sobie na swobodne emanowanie emocjami, możesz wykorzystać je tak, aby służyły ci i pomagały w dogadaniu się z drugą osobą. A rozumiesz, o co tu chodzi? Zarządź. Masz władzę w Chrystusie Jezusie. Tak jak zarządzasz demonami, jak zarządzasz ciałem, rozumiecie? To zarządź emocjami. Bo to bardzo, to jest bardzo praktyczna rzecz. Kiedy pojechałem do mojego kolegi, to mu nie mówiłem, do mojego kolegi pojechałem, on miał takiego wielkiego psa w domu. Pojechaliśmy pierwszy raz do niego za gatą, ustaliśmy, ten pies powarczał na nas. W ogóle, a on mówi do nas tak: to ja tam idę do sklepu, zrobię zakupy, zostańcie. Spojrzałem, on spojrzał mi w oczy: co? Wypędzasz demony, to z Daisy też dasz radę. Daisy. Demona nie widać zazwyczaj, wiesz, o co chodzi. Daisy stoi, waży olbrzymie 70 kilo, łeb ma jak kurczę mój. Wiesz, o co chodzi, i się patrzy na mnie z nienawiścią, wiesz, o co chodzi. Wszedłem do jej domu, jakby stoję, w ogóle, wiesz, mówię, dobrze wyszedł. Ona w ogóle siedzi, w ogóle, wiesz, się patrzy, no mówię. Pudełko stało takie. Agata stoi przy niej, we dwoje tak sobie faworki. Otworzyłem te pudełko, wyjąłem tego, wiesz, taki, no to jakaś rada, to kawałek karmy dla psa, smakowych taki tam, no nie? Nie, chodź Daisy, chodź. Nauczyłem się, już chowałem psy, to nauczyłem się, że muszę zmniejszyć swoją postawę. Wiecie, co jest psa, trzeba postawę zmniejszyć. Jak pies cię widzi dużego, że stoisz, to agresja w nim się wzbudza, musisz stać się mały. Od razu sobie przykucnąłem, do tego psa dałem, bo przyszła Daisy, proszę ciebie, zeżarła. Rozumiesz, polizała mi palec, a mówię: dobrze, nie zeżę, nie. I tutaj jest dokładnie to samo, że w ogóle radzisz sobie z demonami, to sobie poradź z emocjami. Radzisz sobie z demonami, to sobie poradź z emocjami. I nie mów, że to coś innego. Bo to jest tak samo stworzone jak demony. A masz władzę nad wszelkim stworzeniem. W dodatku demony to osoby, rozumiecie? A emocje to impulsy elektryczne, tak? I związki chemiczne. To coś nie żyje samo sobie. To coś żyje dzięki Tobie. Dzięki Tobie żyją emocje. Możesz nimi zarządzić. Rozumiesz? Bo to nie są osoby jak demony. Emocje nie mają woli swojej. Nie posiadają elementu woli. Trzecia rzecz. Rozumienie emocji. Emocje są bardzo dynamiczne. Bardzo. Szybkie są. I są bardzo odczuwalne. Najlepszym sposobem na zrozumienie swoich emocji jest ich obserwacja i rozpoznawanie, że są one zmienne. To jest najlepszy sposób. Musisz obserwować swoje emocje. Naucz się, jak obserwować emocje. W ogóle bądź cierpliwy w tym. Nie chciej od razu wszystkiego ułożyć, tylko poobserwuj je. Jak to działa? Jaki jestem w takiej sytuacji, a jaki jestem w takiej? Troszkę poeksperymentuj. Wejdź z kimś w jakąś reakcję. Poniży cię. Poniży cię. Zobacz, jak się czujesz, jak cię poniżył. Aha.
powiedział, że jestem w ogóle wcale nie duchowy, powiedział, że jestem cielesny i w ogóle powiedział, że jestem bydłem. I poszedł. Mój brat w Chrystusie. Jak się czuję w związku z tym? Zamiast się zastanawiać, co z nim nie w porządku, to teraz weź tę karteczkę papieru swoją, rozumiecie, z nami w ogóle. Poczułem taką złość, że w pierwszym etapie chciałem mu w ogóle urywać nogę. Potem chciałem mu coś powiedzieć o jego duchowości. Tak? W ciągu 5 minut już w ogóle już mu wybaczyłem. Tak? A za 10 minut, no tak już zapomniałem, ale trochę jeszcze we mnie siedzi. Zobacz, co te emocje robią, jak one schodzą. Naucz się tego. Nie bądź, bo potem nie będziesz zaskoczony pewnymi reakcjami. Rozumiesz, o czym mówię? To nie będziesz zdziwiony. Trochę poeksperymentuj. Wejdź w interakcję. Nawet taką niekorzystną dla ciebie interakcję. Sprawdź, jak to działa. Bo może nie jesteś świadomy do końca, jak to działa. Może nie kontrolujesz tego odpowiednio. No to sprawdź, zobacz. Zacznij je rozumieć. I teraz, bo co się dzieje? Jak zaczniesz obserwować emocje, to nauczysz się pierwszej rzeczy, że możesz przewidywać emocje. Przewidywać. Bo to jest pierwsza podstawowa rzecz, jak zaczynasz obserwować. Okej, to ja tak reaguję, gdy ktoś tak mi robi. Okej, czyli gdyby mi ktoś tak zrobił, to bym tak zareagował. Prawda? W związku z tym będę sobie tą rzecz zmieniał. Zrobię pewien plan emocjonalny, który mam. Ja sobie porobiłem takie plany. Ja zobaczyłem na przykład, że mówi do mnie coś, rozmawiamy z moją żoną, rozmawiamy i w pewnym momencie ona podważa jakąś moją tezę. I zauważyłem, że kiedy ona podważa moją tezę, to we mnie wzbudza się złość. No bo na pewno nie dochodzi mi tu, bo już jestem na tyle święty, że tu mi nie dochodzi. Tu mi dochodziła parę lat wcześniej, dochodzi mi tutaj. Bo tu, tak, tu mi się kończy. Jak tutaj ją mam, bo jak miałem tutaj, to chciałem rozwodu. Teraz jak ją mam tutaj, rozumiesz, po kilku latach mojego uświęcania, to ona mi dochodzi teraz do. I tutaj w tym miejscu, proszę ciebie, na przykład chcę tą rozmowę skończyć. No, teraz bym chcę wstać i wyjść. No teraz też już nie chcę rozwodu, tylko chcę kończyć. Już brzydkie wszystko jest naokoło. Arturek został tutaj zdyskredytowany i już. No, już wszystko jest fu i żona też. Teraz bym poszedł. Ale teraz tak, pan mówię, okej, to się raz zdarza, drugi raz mówię, ty schemat, święty, to schemat jest. Schemat mam. Ale ja. Mówię, zawsze tak się dzieje. Bo kiedyś ja tego nie rozpoznawałem. A teraz mówię to, okej, co ja robię? Zaczynam działać w związku z tym. Ja muszę to ułożyć. Przychodzę do Boga, mówię, Boże, powstaje we mnie złość, kiedy bliska mi osoba, tak, dyskredytuje jakąś tezę, która jest dla niej dobra na przykład. I teraz jest nieważne, czy ja mam rację, czy nie mam racji. Tu nie chodzi o moją rację, tylko o reakcję, która jest we mnie. Tu nie mówimy o racji. To w ogóle teraz nie mówimy o racji. Ja zazwyczaj mam rację. No to ja zrobię, że tak jest. No ale tak jest. Ja zazwyczaj mam rację po prostu w większości rzeczy. Ja już się nauczyłem z tym żyć. Po prostu. I to nie megalomania, tylko to takie są fakty. Ale ja mówię, nieważne jaka jest racja, skoro mi się podniosły emocje dotąd. To znaczy, że ja mogę być dojrzały duchowo, ale jestem niedojrzały emocjonalnie. Rozumiecie? Mam niedojrzałość emocjonalną. Emocjonalnie jestem jakimś tam po prostu sobie chłoptasiem, który jest w stanie się nafochować wewnętrznie, dlatego że jego teza nie została uznana. To już i to nieważne, że mam rację. Ważne, jak ja reaguję na nieprzyjęcie mojej racji. To jest ważne teraz dla mnie. Ja ten temat badam i ja ten temat układam. Bo ja sobie nie życzę mieć takich stanów emocjonalnych. Bo ja jestem w Chrystusie i mogę mieć takie stany emocjonalne, że moja racja nie jest jakby przyjmowana, rozumiesz? A ja sobie siedzę, palcem w budzie sobie dubię, rozumiesz? Jestem szczęśliwy, mogę iść do nieba.
Rozumiem, mam totalnie wywalone emocjonalnie na to. Rozumiesz? A to się okazuje, że mam długą emocję, rozumiesz, na którą jak się nadepnie, to ona piszczy, proszę ciebie, jak wąż pomoże. Rozumiesz? Ja mówię, ja nie chcę niczego, tylko ta emocja się stąd zaczyna, jak oczywiście przykrzeszę tam. Rozumiesz, że się zwinąć to trzeba, doprowadzić ją do stanu używalności. No kurczę, żebym ja umiał, mnie na przykład zawsze, kiedyś do Dusia pogadał, mówię, zobacz, jaki model bohaterów filmowych na ciebie wpływał najbardziej pozytywnie i na mnie naprawdę najbardziej pozytywnie wpływali w ogóle, tak, to były przede wszystkim mężczyźni, którzy byli stabilni. Stabilny mężczyzna, jak dodatkowo do tego był bohaterem, no to już człowieku, rozumiesz? To już moja liga, nie? Stabilny mężczyzna bohater. Wiesz, albo jakbyś taki jakby coś, co ja chciałem w życiu mieć. Chciałem taki być. W ogóle mnie wiesz, siedział sobie, wiesz, James Bond, w ogóle tutaj człowieku wybuchy, tutaj go chcą zabić, w ogóle wiesz, a człowieku, wiesz, Martini, w ogóle wiesz, dwa razy zamieszane. Wiesz, i siedział, mówi, ale ma emocje fajne. Wiesz, o co chodzi? Tu bomby wybuchają, w ogóle, a facet sobie, wiesz, pije sobie Martini, wiesz, dwa razy zamieszane. To, i mówię, o to chodzi, mówię, to o to chodzi, to jest, mówię, mesjańskie. Bo to jest spokój wewnętrzny. A nie to, że mi się podnosi, dlatego, że moja racja nie została uznana. Badaj to. Przyglądaj się temu. Zacznij je rozumieć. Zacznij jak patrzeć, jak to działa. Co w wyniku czego się dzieje. Zrób doświadczenie. Nie umrzesz. Pamiętaj, żaden człowiek, którym będziesz się relacjonował, nie zaspokoi w 100% twoich standardów. Żaden. Zrezygnuj z tej mrzonki. Żaden. Ponieważ ma ułomną duszę. Bo wszyscy mamy duszę ułomną. Rozumiecie? Kierunek mamy prawidłowy, doskonałość w Chrystusie. Ale podróż, w której jesteśmy, zawiera się w prawdzie pod tytułem, że póki chodzimy w ciele, jesteśmy oddzieleni od Pana. Słyszeliście taką doktrynę? To jest bardzo ważne. To jest doktryna odnośnie duszy naszej. Póki chodzimy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Czyli ja w ogóle nie przeczę, że można swoją duszę doprowadzić do doskonałości. Tylko przez 48 lat życia nie spotkałem takiego człowieka. A więc, komunikując z drugim człowiekiem, zdaję sobie sprawę, że mam ułomną duszę, tak jak ja. Jesteśmy tylko na różnych poziomach ułomności. Rozumiecie? Tak jak powiedział mi mój znajomy, przyjaciel mój, psychiatra, że wszyscy jesteśmy zaburzeni, tylko w różnym stopniu. Rozumiecie? To jest w ogóle normalna sprawa. I to nie jest coś, nad czym trzeba życie spędzać, nad czym trzeba, tylko w ogóle to się tak żyje. Ja nie zamierzam swojego życia spędzać nawet przerwy na tłubaniu w mojej duszy, bo to nie jest mój cel. Ja mam to w nosie. Rozumiesz? To mnie nie interesuje. Ponieważ ja sobie idę przez życie, rozwijam się, zmieniam się też, rozumiesz? Natomiast to nie stanowi w ogóle takiego czegoś, że ja czuję się jakiegoś cholerne zagrożenie, bo nie czuję żadnego zagrożenia, bo ja jestem w Chrystusie Jezusie. I to jest w ogóle, to jest ten ja. Znaczy dusza moja jest jaka jest, no to ją zmieniam ile mogę i cały czas sobie idę do przodu i się na tym nie spinam. Jednak muszę wiedzieć, że ludzie, z którymi komunikuję, mają tak samo jak ja. Tylko w innym stopniu może. Jedni bardziej, drudzy mniej. A więc w ogóle trzeba się rozstać z mrzonką, że ten człowiek, którym komunikuję, to on spełni wszystkie standardy mojego życia. Rozumiesz? I wtedy będzie nam super, a jak takiego nie znajdę, to się z nikim nie będę komunikował.
Nie! Bo nie ma takiego. Rozumiesz? No nie ma takiego człowieka, kto by w 100% spełnił twoje standardy. W ogóle jesteś unikalny. Każdy z nas jest unikalną osobą. Rozumiecie? I zresztą doskonale wiecie, że w wielu przypadkach nie rozumie was nikt inny, tylko Bóg. Taka prawda, no weź no. Ale rozumiesz, że to ci zostanie do końca życia? Że w pewnych sytuacjach życiowych nikt cię nie zrozumie, tylko Bóg. Nawet jak będziesz szczęśliwym w związku, czy w przyjaźni, relacji jakiejś, to w ogóle to nie jest, to nie ma znaku równości, że ty w tym będziesz miał doskonałą komunikację. Nie. Chcieliby, żeby była najlepsza. Pracujmy nad tym, tak? Ale nie żyjmy też w żądze takiej, kurczę, tak? Po co się frustrować? Bo wiecie, o co chodzi? Masę rzeczy w komunikacji trzeba przykrywać starą, dobrą miłością. Rozumiecie? Przykryć. Trzeba to przykryć. Po prostu. I ostatnia rzecz to jest zarządzanie emocjami. Czyli umiejętność samoregulacji uczuć. I to jest jedna z najtrudniejszych umiejętności. To jest taki najwyższy jakby standard w ten sposób. Nie? W zasadzie jak możesz, powiem szczerze, że uważam, że w ogóle umiejętność samoregulacji emocji, taka kompletna umiejętność, to jest w ogóle jedna z takich najważniejszych rzeczy, jakie możesz w życiu posiąść. Bo jak to zrobisz, to naprawdę oko zaczniesz w życiu. To jest przydatne zwłaszcza, jeśli rozumiesz, że twoje emocje są silne, bo są ludzie, którzy nie mają tak bardzo silnych emocji, a są ludzie, którzy mają bardzo silne emocje. Ja jestem człowiekiem o silnych emocjach. Tylko ja mam emocje wyregulowane, ale ja mam silne emocje. Ja cholernie mam silne, ja jestem bardzo emocjonalnym człowiekiem. Bardzo, tak jestem, ja jestem bomba emocjonalna. Taka jest moja konstrukcja. Tylko ja sobie to poukładałem. Jak ja się tego nie po... Wiecie, ja w moim życiu, przez moje emocje, ja mając 17 lat, przez emocje człowieka zabiłem. To jest taka bomba emocjonalna we mnie. Ja rozumiem, że to jest ta bomba emocjonalna? To jest bomba emocjonalna. To są ludzie, którzy nie mają takiej kompensacji emocji, takiego w ogóle uderzenia emocjonalnego. Ja miałem takie uderzenie emocjonalne. W ogóle jak coś robiłem, to było w ogóle... Musiał takie być. Rozumiecie? Takie coś. Zawsze musiało towarzyszyć w ogóle temu, co robię, jakieś wielkie pół. Ja w ogóle nie wiedziałem, jak można żyć bez wielkiego pół. Ja na przykład nie paliłem papierosów. Wiecie dlaczego? Bo temu nie towarzyszyło żadne pół. Dla mnie palenie papierosów było nudne. No co to jest palenie papierosów? Pan papierosy i patrz. Biorę papierosa, zapalam, mówię, i co się dzieje teraz dalej? Mówię, zapalaj papierosa, jak stoisz i palisz, co? O co chodzi teraz? Koks, co innego? Falałem proszę ciebie, jednego śledzia, drugiego śledzia, ua! Mówię, to tak, ale palenie papierosów? Po co palić? Rozumiesz, o co chodzi? Po co to robić w ogóle? W ogóle o kokainę też nie spierałem z nikim. Nie, koks norma. Ale palenie, jesteś dziwny. Rozumiesz, o co chodzi? Robienie jakiejś małej rzeczy, ktoś tam, nie wiem, coś zrobił, jakąś, nie wiem, ja, trudno mi nawet powiedzieć, no, usiedli, siedzą tam sobie, drinkują sobie, siedzi sobie, wiesz, czterech facetów, oni sobie drinkują, gadają sobie godzinę, gadają drugą, gadają trzecią, ludzie mówią, co to jest? Po co tu siedzimy? Co my w ogóle robimy? Co to w ogóle, o co chodzi, nie? Ja siedziałem, byłem w ogóle nawalony w pierwsze 45 minut.
minut. I po 45 minutach, rozumiesz, ruszałem. Można ruszyć, tak? Znak wyrwać, wbić komuś w okno. Ciebie, rozumiesz, zrobić tak, że jeśli Agata mnie w ogóle zbierała do domu, proszę ciebie, to ja dostawałem się takiej siły, że ja wyrwałem znak drogowy i żebym ze znakiem drogowym, a czterech mnie prowadziło, a z tym znakiem drogowym niszczyłem wszystko, co było wokół, w ogóle, nie rozumiem. Śmiałem się ostatnio, mówiłem człowiekowi, jak u mnie w mieście, jak wychodziłem w takiej bombie emocjonalnej z domu, to wszystkie rynny, to mamy taką drogę, to jest warszawska i potem jest Kielińskiego. I wszystkie rynny, które były przed tym, ja waliłem głową w te rynny i je wginałem. One u mnie były wszystkie rynny wgięte na tej głównej tej. Rozumiem, była ryna łup, łup, głowa tak chwawiona, że ten łup, łup, i pamiętam, że trafiłem, a była ta lana rynna. Przedłem, waliłem tą rynę i przysiadłem przy tej rynnie. Mówię, emocje z tego zeszły od razu, bo mnie zeblałem, wiem. Powracam. Mówię, nie. A to jest, bo ja wam pokazuję potencjał emocjonalny, to jest bomba emocjonalna. I teraz musisz okiełznać tą bombę emocjonalną. Musisz ją okiełznać. Rozumiesz? To nie jest bomba emocjonalna na zasadzie takiej, wiesz, euforia szachisty. To nie o to chodziło w moim przypadku. Są tacy ludzie. I w ogóle jak tacy ludzie mówią, że mają problem z emocjami, to ja w ogóle patrzę i mówię, weź. Naprawdę. Ale jaki masz problem z emocjami, ty? Co to za problem jest? Bo człowiek musi, każdy z nas, wziąć się za to, co w jego życiu go niszczy. I musi tym zarządzić. Jeżeli jesteś bombą emocjonalną, musisz zarządzić bombą. Jeżeli nie jesteś bombą, musisz zarządzić nie bombą. Wszystko musi być wyrównane. Dziura zasypana, góra poniżona. Do równego. Wielokrotnie ludzie na przykład o zaniżonym stanie emocjonalnym muszą podwyższyć ten stan, aby było równo. Żeby w komunikacjach nie byli nudni. Żeby w komunikacjach nie byli bezpłciowi. Są tacy kaznodzieje, to głoszą jakieś płomienne kazania. No stoi. A mi się od razu Mazowiecki przypomina, wiele o to chodzi. Pamiętacie Mazowieckiego? W ogóle też Tadek Mazowiecki, nasz pierwszy premier, ale go patrzyłem w człowieku. Anemik, wiesz o co chodzi, bo taki anemik, wiesz. Z dowcipu, siostro, tabletkę, przynieś mnie, potoczę. W ogóle, wiesz. Samoregulacja emocji pomoże ci w radzeniu sobie z frustracjami. Rozumiesz? Bo frustracje wynikają w ogóle z tego, że coś ci nie wychodzi. A przy złym ułożeniu emocji non-stop coś ci nie wychodzi. Non-stop! Rzeczy duże i małe ci nie wychodzą. Problem rodzi problem. Porażka powoduje, że następna sytuacja od razu ma obniżony poziom wiary. Po każdej naszej porażce, rozumiecie, nasza wiara spada. Jeśli nie budujemy systematycznie wiary i nie odnosimy sukcesów w związku z tym, rozumiecie, to po każdej porażce jest zjazd. I z emocjami, a emocje są na czele tego całego zjawiska. Bo cały czas nimi komunikujemy. Komunikujemy. Umiejętność zarządzania swoimi emocjami sprawi, że nie będziesz wpadał w patologiczne stany emocjonalne i przez to nie będziesz komunikował patologii wobec drugiego człowieka. Rozumiem. Dlaczego zależy mi na tym, żebyście takie rzeczy wiedzieli? Bo to będzie powoduje, że nasze życie zaczyna być zrównoważone. Równowaga to jest ważne słowo dla nas. Dla nas, dla ruchu apostolskiego, dla ruchu przebudzeniowego. To ważne słowo. Równowaga. Bóg jest Bogiem równowagi. I nasze emocje muszą być emocjami, które funkcjonują w równowadze. Nie znaczy, że one mają być równe, jakieś w ogóle zawsze człowiek taki sam. Nie, wiecie już o tym, że o tym nie mówię. Kiedy trzeba, rozumiesz? Reagujemy tak, kiedy trzeba, reagujemy tak. Wszystko to jest pod naszą władzą.
Słyszeliście kiedyś o takim w ogóle tekście biblijnym? Płacz z płaczącymi, śmiej się ze śmiejącymi. Wiecie, żeby tak robić, to trzeba mieć zdrowe emocje i prawidłowo poukładane. Zastanawialiście się gdzieś nad tym? Proszę bardzo, zacznij płakać z każdym płaczącym. Czyli proszę bardzo, wejdź sobie, tak, w miejsce tego człowieka. Gładko sobie wejdź. Szybciutko zrozum jego emocje, ogarnij to, uwolnij miłość i bądź jak on. Zrób to. Robisz? Większość nie zrobi. Większość będzie na przykład tłumaczyć. Ktoś będzie płakał, a drugi przyjdzie mu będzie tłumaczył. Wie dlaczego mu tłumaczyć? No tak, bo chcę mu pomóc. Nie, tam to chcesz mu pomóc. Masz krzywe emocje. Jezus, jak umarł Łazarz i stanął na tego grobem, to najpierw co zrobił? Zapłakał. Czemu Jezus zapłakał? Bo miał zrównoważone emocje. Zapłakał Jezus. Na żal zareagował żalem. Zdrowe emocje. Co zrobił? Zarządził nimi. On umiał zarządzać. Przecież widzicie Jezusa kilka dni wcześniej, że w ogóle nie jest rozwalony emocjonalnie. Łazarz umarł. Fik. Nie rozchodzi. Nie. Kilka dni temu Jezus mówi, zostańmy tu jeszcze kilka dni, załatwmy nasze sprawy. Myśli pragmatycznie, działa odpowiednio, tak? Widzimy, że Jezus nie jest rozwalony emocjonalnie. Ale kiedy za kilka dni, gdy załatwi już tu wszystko, co trzeba, idzie tam, to co robi? Płacze! Aleluja! Dlaczego? Ma zdrowe emocje. Komunikuje, tak, że kocha Łazarza. Komunikuje emocjonalnie, że odczuwa brak przyjaciela. Tak? Nie przychodzi w ogóle, w tym wypadku nie rozgania i wszystkich mówi, ja tu przyszedłem, jestem słowem Pana. Tak? Czego wy tu płaczecie? Cieniasy w ogóle. Tak? Depresyjne kmioty żydowskie. On tego nie mówi tak. On tego nie mówi. On nie chodził hachany, proszę ciebie, nie robi w ogóle takich rzeczy. On tam zapłakał, bo był zdrowy emocjonalnie. A następnie, tak, otarł łzy i mówi, odsuńcie kamień, Łazarzu, wyjdź. Czy zdrowy system emocjonalny przeszkadza w uwolnieniu mocy? Nie, nie przeszkadza. To nie był dziwny żal. To nie był zły żal. To były zdrowe emocje. Zdrowe emocje. Kocham go za to, bo dał mi wzór zdrowia psychicznego. To nasz wstęp do komunikacji emocjonalnej. Chcę, żebyście już nad tym pracowali sobie teraz, myśleli i modlili się w tą stronę. Amen.